Cześć, witajcie, z tej strony Artur i witam Was w kolejnym odcinku Ślubnego Patrolu. Dzisiaj będzie kontynuacja z poprzedniego tygodnia, z poprzedniego odcinka, czyli wybór garnituru do ślubu. Kontynuujemy dzisiaj naszą wycieczkę po firmie Giacomo Conti, a dzisiaj zobaczycie przymiarki garniturów. Zapraszam Was serdecznie. A teraz zobaczymy materiały na garnitury. Z jakich materiałów w ogóle są szyte? Praktycznie kolorystyka, jak Państwo widzicie, szczególnie ten próbnik jest... No, każdy kolor jest dostępny, jaki sobie klient zażyczy. Szczególnie fajna, dobra gatunkowo wełna z merinosów. To jest specjalna odmiana owcy, która powoduje to, że te tkaniny naprawdę są bardzo dobrej jakości. Butelkowa zieleń, w tym sezonie często wybierane borda. Borda. Ładnie wkomponowywały się w ceremonie ślubne. Taka usługa miarowa to też jest dedykowana przede wszystkim osobom, które są bardzo szczupłe i potrzebują szczególnego dopasowania, albo osobom, które są większe i też potrzebują dobrego dopasowania, a nie mogą kupić gotowego wyrobu, ponieważ... No tak, ja zawsze mam problem z tym. Dlatego dla Pana jak najbardziej usługa szycia miarowego. Tym bardziej, że te ceny u nas szycia miarowego zaczynają się od 1500 zł, także to nie jest wielki koszt. Także nie jest wielki koszt. Jeżeli chodzi o taką personalizację i usługę premium. Jak najbardziej. Także serdecznie zapraszam. Słuchajcie, teraz będę przymierzał różne modele garniturów. Akurat ja jestem bardzo szczupłą osobą, więc może nie uda się idealnie tutaj dopasować z każdego modelu garnituru na mnie, ale na bieżąco pan Robert tutaj będzie podpowiadał. Co pierwsze przymierzymy? To jest alternatywa pomiędzy klasyką smokingu, a z normalnym garniturem biznesowym. To jest z dodatkiem jedwabiu, on przez ten połysk nadaje też taki charakter bardziej ceremonialnego. To jest taki złoty środek pomiędzy, jeżeli ktoś nie chce w klasykę, nie lubi smokingów, chce mieć garnitur, który wykorzystam, a nie chcę, żeby to był garnitur, który jest taki korporacyjny. To słuchajcie, ja już idę do przymierzalni, przymierzam pierwszą propozycję od pana Roberta. Idealny rozmiar, kiedy wystaje. Jeżeli chodzi o długości, to są takie, pana są optymalne. Optymalne długości, optymalne. Słuchajcie, jestem właśnie w dopasowanym garniturze. Znaczy, no, nie był co prawda szyty na miarę, ale jest taki zdjęty z wieszaka. Tak. Zdjęty z wieszaka i zobaczcie, no jeszcze się nie widziałem w lustrze. Muszę się zobaczyć. Myślę, że jest, już mogę jest bardzo dobrze wygląda. Przy szyciu moglibyśmy na przykład pewne rzeczy bardziej dopasować. Pokaż Paweł bliżej. Jak Państwo widzicie, przy garniturze z wieszaka widzicie Państwo marszczenie tutaj. Każdy z nas ma inne ustawienie ramienia, tak? Ręki. Przy szycie miarowym, jeżeli szyjemy na miarę, po prostu możemy to zniwelować, żeby wyprofilować rękaw, żeby będzie leżał idealnie, bez żadnych zmarszczeń. No słuchajcie, jestem gotowy do ślubu już. Czyli proporcje są dobre tutaj w tym garniturze. Zawsze mankiet musi trochę wystawać z marynarki. Tak. I powiem tak, są tak zwane dwie szkoły. Teraz, jak pan stanie prosto, teraz ten mankiet delikatnie wystaje, aczkolwiek na modę włoską mógłby on wystawać troszeczkę więcej. Wtedy moglibyśmy skrócić rękaw. Państwo ocencie, która długość wygląda lepiej. Czy gdy mankiet wystaje więcej, czy gdy mankiet wystaje mniej. Czy tu mamy klasycznie, tutaj mamy styl włoski. Styl włoski, tak? Troszeczkę krótszy rękaw. Tak samo z nogawkami. Tu mamy... No właśnie, długość rękawek. Jak to mierzymy? Jakby pan stanął bokiem do kamery. Dobrze, bokiem do kamery teraz jest. To jest idealna długość. Jedno załamanie z przodu. To jest taka klasyczna, idealna długość w dzisiejszych czasach, ponieważ dzisiaj troszeczkę nogawki dołem są nie tak szerokie jak kiedyś. Ewentualnie drugą opcją też poprawną jest, jak pan zostanie bokiem, drugą opcją też poprawną przy jeszcze węższej nogawce niż ta jest nogawka, która dotyka cholewki tylko buta, nie łamie się w ogóle z przodu. Czyli coś takiego, tylko wtedy nogawka musi być węższa, żeby nie odstawała. To też jest poprawne, to też jest na modę włoską. Oczywiście Włosi noszą te długości jeszcze krótsze, ale w naszych realiach i w naszych warunkach klimatycznych
Różnie to jest odbierane. Mhm. Buty mamy do tego klasyczne lakierki, tak? Tu mamy klasyczny garnitur. Klasyczny garnitur, ale przepraszam, że wejdę w słowo. Tak. On jest dodatkiem jedwabiu, ma lekki połóc, jest bardziej charakter tak, ceremonialny zobaczyć. I wtedy jak najbardziej lakierki. Przy zwykłym garniturze mogą być normalne buty matowe ze skóry licowej. Mhm. A jeszcze chciałem zapytać, akurat dzisiaj założyłem krótkie skarpety do mojej osobistej stylizacji. Co pan o tym sądzi, panie Robercie? Jak jest z takimi krótkimi skarpetami? Jak pan widzi, niewidocznymi. Jestem zwolennikiem nagiej kostki tak zwanej. To jest na modę włoską, tak? Mhm. Czy nie jest to błąd? To jest troszeczkę zabawa modą. To jest na styl włoski. Moim zdaniem jest to dopuszczalne, aczkolwiek u nas może to być postrzegane jako zbyt wielka nonszalancja i brak szacunku do danej ceremonii. Dlatego można by było klasycznie założyć już dłuższe skarpety, licząc się z opinią też innych. Wszystko jest kwestia indywidualna. Dobrze, panie Robercie, porozmawiajmy o tym garniturze, jaka jest jego cena, co ja mam na sobie, bo mam też na sobie koszulę tutaj od państwa. Koszula, od razu jak jesteśmy przy tym, jak mamy muchę, to pilnujemy, żeby plisa była guziki zakryte, tak? Tak, tak. Jeżeli zakładamy muchę, chociaż przy takich ceremonialnych uroczystościach, plisa powinna być kryta do muchy. Kołnierzyk powinien być albo klasycznie, jak w tym przypadku, lub kołnierzyk tak zwany łamany. On jest typowo pod muchy. On się łamie tylko tutaj w tym muchy. Miejscu mamy łamanie, tak? On jest na stójce i jest złamany. On nazywa się potocznie kołnierzyk łamany. I jego się wykorzystuje do smokingów, do fraków, do stylizacji takich ceremonialnych, jeżeli chodzi o garnitury ślubne. To akurat jest forma koszuli taka typowo smokingowa z żabotem plus z guzikiem biżuteryjnym. Jeżeli jest guzik biżuteryjny, wtedy nie musi być już kryta plisa. Właśnie jak to jest kwestią dopasowania? Jeżeli chodzi o dopasowanie. No. Kiedy czujemy, że jest za mały albo za duży? Powiem szczerze, ja wyznaję zasadę. Im bardziej czuję się spakowany, tym garnitur mam bardziej dopasowany. Garnitur nie ma być wygodny, ma wyglądać i leżeć bardzo dobrze. Kwestia później indywidualna i przyzwyczajenia, że będziemy się w nim dobrze czuli, jeżeli chodzimy w nim na co dzień. Jeżeli chodzimy rzadko, nie będziemy w nim aż tak dobrze się czuć, ale jak będziemy się czuć spakowani, to znaczy, że wyglądamy bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Porozmawiajmy o tych cenach, żebyśmy tutaj powiedzieli. Mam na sobie garnitur, czyli jaka jest cena marynarki i spodu? Akurat ten garnitur, on jest dodatkiem jedwabiu. To jeden z takich z naszych takich wiodących, droższych garniturów. On to jest w granicach, wychodzi około 1600-1700 zł całość, plus koszula. Koszule oscylują u nas w cenach od 99 zł do 250-300 w zależności od tkaniny, fasonu. Tak. To jest wszystko powiązane. Muchy niecały koszt 100 zł. Buty około 600 zł. W zależności też jakie. No tak, buty się zaczynają od cen od 400 zł wzwyż. Tak samo garnitury, jeżeli chodzi o wieszak, zaczynają się od cen od 500 zł. Także myślę, że taki garnitur ślubny wybrany może być na każdą kieszeń tak naprawdę u nas. Kwestia tylko dostosowania się klienta, co chce, jaki mamy budżet. Jeżeli nam to powie, my resztę załatwimy za niego. Świetnie, czyli kwestia dopasowania garnituru to już jest jakby w pakiecie, tak? W cenie. Dopasowujemy. Dokładnie. Czyli to, co tam na początku pokazywaliśmy tutaj z tym rękawem, to takie rzeczy już byśmy tam zrobili, takie przeróby. W całej Polsce mamy ponad 70 salonów, także z każdego regionu jest do nas bardzo blisko, w każdym regionie jest nasz salon. Czyli jak kupimy nad morzem garnitur, to możemy go w Łodzi na przykład przerobić. Jak najbardziej. Tak samo, salonie. Jeżeli nie mamy jakiegoś rozmiaru, to jest z dnia na dzień między salonami przesyłany. Dodatkowo na każdym salonie jest doradca wizerunku, ekspert ślubny, także też można się umówić na takie konsultacje, żeby nawet przed ślubem wybrać sobie coś i doradzić się, czym by wypadało, co nam pasuje, jakie długości powinny być, jakie kolory, jakie kroje. Warto z tego skorzystać, bo jest to bezpłatne, a mamy naprawdę bardzo dobrze wyszkolonych fachowców. Dobrze, zobaczmy teraz jeszcze jakąś propozycję. Co prawda pan Robert wspominał, że ja jestem szczupłą osobą, no to ja wam wspominałem, więc może być problem z dopasowaniem rozmiaru na mnie, ale najwyżej coś troszkę za dużego. Chciałbym tylko pokazać panu kolorystykę. Tak. W jakiej kolorystyce? Pan jest na tyle fajny typ urody, jest pan takim brunetem,
praktycznie w każdym kolorze panu będzie dobrze, tak? Dobrze pokażę wiedzieć. Panu stylizację w marynarce smokingowej bordowej, tej co wcześniej pokazywałem. Teraz przyniosę. Teraz mamy samą górę tutaj. Jeszcze panu wyslimujemy pana. Tak, wyslimujemy się troszeczkę, bo jak wam wspominałem, ja jestem szczupły i nie mamy akurat rozmiaru tutaj na mnie. Ale możecie zobaczyć połączenie teraz czarnej kamizelki i bordowej marynarki. Smokingowej. Tak, to jest smokingowej, czyli ten trend, co był teraz w 2018 tak, bordo, roku. Bordo. Kolor bordo. Koszula pozostała ta sama, pod muchę, ale charakter marynarki jest inny. Jest kołnierz szalowy z kamizelką. Kołnierz oczywiście atłasowy, czarne guziki oblekane też atłasem. Państwo niech ocenią, jak wygląda nasz model. Gospodarz programu naszego. Tak, to zobacz z bliska, zrób to tak tutaj, jakbyś sfilmował troszkę od tej chusteczki. Tu mamy akurat dobre światło. Nawet na tyle za dużą marynarkę bylibyśmy w stanie na mnie dopasować? Tak, tą tak, marynarkę byśmy problemu. Tak. Nawet tu ramię fajnie wygląda, rękaw też byśmy zwęzili. Można ją dopasować. I jaki jest koszt takiej marynarki ze spodniami? Byśmy akurat tej marynarki smokingowej z kamizelką ze spodniami to jest 2200 zł. To jest jeden z droższych, czyli jeden z droższych modeli, ale bardzo ładny. Właśnie pan Robert tutaj nam wspominał o niezapinaniu również w kamizelce ostatniego guzika, tak? Nie zapinamy guzika? Są takie zasady, które są niezmienne od niepamiętnych czasów, że nosząc kamizelkę jednorzędową, ostatni guzik jest rozpięty. To samo jest z marynarkami. Jeżeli marynarka jest zapinana na 2 lub 3 guziki, ostatni guzik jest zawsze rozpięty. Marynarka na 1 guzik oczywiście, wiadomo, może być zapięta. To samo jest w kamizelkach dwurzędowych, ostatni guzik jest rozpięty i to samo jest w marynarkach dwurzędowych, też jest rozpięty. Aczkolwiek to jest wyjątek od reguły, że jeżeli w dwurzędowej marynarce lub kamizelce mamy wszystkie guziki zapięte, też jest poprawnie. Jak pan myśli dlaczego? Nie wiem, lepiej się układa? Dwurzędowe garnitury, dwurzędowe kamizelki wywodzą się od mundurów wojskowych. A kiedyś mundury wojskowe musiały być zapięte na ostatni guzik. Także ta zasada może być rozpięty, jest poprawnie, jeżeli jest zapięty w dwurzędowe, też jest poprawnie. Dodatkowo jeszcze jest jedna zasada, jeżeli mamy w marynarce guziki rozpinane. Pokaż tutaj. Jeżeli w marynarce mamy guziki rozpinane, to ostatni guzik marynarki w rękawie jest też niezapięty. Taka jest zasada. I tego się trzymamy. Wtedy mężczyzna wygląda jak prawdziwy gentleman. Podobnie w koszuli, jak nie mamy muchy czy krawatu, to zostawiamy ostatni guzik rozpięty, tak? Tak, Czy można zapinać? Chociaż... Bo też spotkałem się, widziałem, że gdzieś na jakimś pokazie gdzieś ktoś tam miał zapięty. Ja myślę, że to są bardziej trendy już modowe i tak jak mówiłem, szukanie złotego środka pomiędzy. Nie wygląda to źle, aczkolwiek mi się jeszcze nie zdarzyło. A jeszcze chciałem zapytać, jak są takie sytuacje na weselu, że już pan młody zmęczy się wchodzeniem w marynarce, załóżmy już jest po godzinie 12, czy już ta część oficjalna, jakby kamery poszły do domu, zdejmuje marynarkę i co wtedy z koszulą? Czy podwijamy koszulę? Powiem szczerze, mam bardzo często te pytania od par młodych, szczególnie. Prawdziwy dżentelmen wytrzymuje, nie ściąga marynarki nigdy, proszę pana. A jeżeli ma taką ochotę, jak kamery pójdą, to już jest kwestia naprawdę indywidualna. Zasada jest taka, dżentelmen nie ściąga marynarki. No to już wiecie. Teraz będziemy mieli taki klasyczny smoking, tak? Czarny. Tak, tak. Klasyka marynarka smokingowa. Tutaj oczywiście ta długość tej marynarki jest zbyt długa. Ale tu przymierzymy tylko, żeby państwu pokazać model. Jak wygląda klasyczna marynarka smokingowa. Oczywiście szalowy kołnierz oblekany atłasem, guziki tak samo oblekane atłasem. Kieszenie pasklowane bez patek kieszeniowych. Podobnie do tego bordowego, co mieliśmy poprzednio. Tutaj jest też kwestia wykończenia tyłu. Marynarka smokingowa może być wykończona w tyle albo z jednym rozporkiem, albo z podwójnym cięciem, tak zwanym angielskim, z podwójnymi rozporkami.
Czyli do klasycznego smokingu też możemy buty takie lakierki powinny być, tak? Zakładamy, czy jakieś nie możemy, tylko powinny być lakierki. Jeżeli zakładamy smoking, zasadą jest, że zakładamy również lakierki. Słuchajcie, cena takiego smokingu całego, no ja mam tylko górę akurat na sobie, ale cena całego smokingu to jest około 1600 zł, tak? Jeszcze mamy pas jakiś tam smokingowy. Jest do tego pas smokingowy, jeżeli nakładamy kamizelki, jest pas smokingowy ozdobny. Marynarka smokingowa, jeżeli marynarka jest zapięta, tego pasa nie widać. Jego tylko ten pas widać, jak jest marynarka rozpięta. Jeszcze słuchajcie, mamy jedną propozycję marynarki. Marynarka z mikrowzorem. Tak, jeszcze zobaczmy. Dlatego są też spodnie z takim samym wzorem, czy... Tak, spodnie są też z takim samym wzorem, aczkolwiek ten wzór nie jest aż tak rzucający się w oczy, tak jak mówiliśmy wcześniej już, że wzór ten jest widoczny z bliska. Jeżeli troszeczkę patrzymy na to z oddali, wygląda jak garnitur, który jest gładki, granatowy. I myślę, że to jest też fajne, nabiera to tak jakby takiego charakteru, jeżeli patrzymy na to z bliska. Zobaczcie, przepiękna marynarka, bardzo mi się podoba. Z bliska ten wzór bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy wy go na kamerze z daleka nie widzicie, ale było zbliżenie. Słuchajcie, nasza podróż tutaj w firmie Giacomo Conti dobiegła końca. Bardzo serdecznie dziękuję panu Robertowi za prezentację, za to, że opowiedział nam tutaj o modzie męskiej ślubnej. Mam nadzieję, że ten odcinek wam pomoże dobrać garnitur. Dowiedzieliście się kilku ważnych rzeczy. Słuchajcie, właśnie wyszedłem z salonu, wracam już do domu. Jest ze mną mój operator. Zrobimy sobie jeszcze małe podsumowanie w domu. Idziemy teraz do samochodu. No i witam was serdecznie, kochani, już z domu. Spędziłem z panem Robertem 2 godziny, z czego wy zobaczyliście 2 odcinki po 20 minut. No powiem wam, że jestem zaskoczony tym, że tak wiele rzeczy można kupić w jednym miejscu. Po prostu od skarpetek, przez bieliznę nawet, już nie mówiąc o koszulach, słuchajcie, marynarkach i w ogóle wszystkim, co jest potrzebne do ubrania, pełnego ubrania pana młodego. Słuchajcie, wszelkiego rodzaju dodatki, spinki do koszul, do mankietów, perfumy nawet są. Także słuchajcie, wchodzę do jednego sklepu i od razu się mogę ubrać całkowicie kompleksowo na wesele. Z tego co pan Robert mówił, to na każdym ich sklepie jest doradca ślubny. Co do cen garniturów, no to jak widzieliście, według mnie nie są one wysokie. Jak na taką usługę premium szycie miarowe, około 1500 zł, no to uważam, że jest tanio, naprawdę. Plus dodatkowo mamy poprawki krawieckie przez rok czasu ważne od momentu zakupu garnituru, czyli jak się, nie wiem, schudniecie czy przytyjecie, no to można dopasować ten garnitur. Co do fasonów i kolorystyki, osobiście bardzo mi się podobał kolor tego borda, co przymierzałem tą marynarkę samą. Nie wiem jak wam, napiszcie koniecznie w komentarzu tutaj na dole, która propozycja najbardziej wam się spodobała. No fajny też był ten garnitur z tym takim printem. Z daleka wyglądał jak granatowy, zwykły granat, a jak się podchodziło bliżej, no to było widać ten print. No fajnie, że też można buty było na salonie kupić. Buty bardzo wygodne. No szał po prostu był, słuchajcie, z tą marynarką, która jak widzieliście miała zdjęcia tutaj podrukowane na podszewce w poprzednim odcinku. No mega to wrażenie zrobiło i jeszcze coś takiego tylko 300 zł dopłaty do całego garnituru, no to uważam, że jest również bardzo tanio. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. No także takie małe podsumowanko. Słuchajcie, zapraszam was na kolejne odcinki. Koniecznie zasubskrybujcie kanał tutaj na dole. Kliknijcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku niebawem. Cześć!